W opactwie benedyktynów w Tyńcu znajduje się muzeum przyklasztorne. Ulokowane jest w podziemiach i na parterze budynku dawnej biblioteki. Prezentowane w nim są głównie zabytki związane z przeszłością klasztoru, wśród nich obiekty archeologiczne, romańskie detale architektoniczne, rękopisy, druki, przedmioty liturgiczne. Ekspozycja związana jest z historią tynieckiego opactwa. Prezentowane są romańskie detale architektoniczne z przełomu XI i XII wieku. Kielichy i pateny pochodzące z jednego z pierwszych pochówków opackich. Można również zobaczyć zbiór zabytków archeologicznych odkryty podczas badań wykopaliskowych, które są związane z zamieszkującą te tereny ludnością neolityczną. Obok wystawy stałej w muzeum znajdują się również wystawy czasowe. My akurat trafiliśmy na wystawę poświęconą twórczości sakralnej Jerzego Nowosielskiego. To jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, który w sposób wyjątkowy łączył formę sztuki współczesnej z treścią sztuki sakralnej. Tworzył malowidła ścienne i elementy wyposażenia dla kościołów prawosławnego, grekokatolickiego i rzymskokatolickiego. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.